dobrze zarabiałem też w branży telekomunikacyjnej, więc duża część tych samochodów jest za gotówkę kupiona, natomiast też mam dużo kredytów i to finansuję w ten sposób. Głównie w tym samochodzie się rzucają w oczy hamulce, bo są takie no, naprawdę ogromne. Koszt zamontowania tych hamulcy to był 10 tysięcy złotych przez poprzedniego właściciela. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. W dzisiejszym odcinku wybrałem się na Podhale do Rabki Zdroju, aby porozmawiać z właścicielem niewielkiego komisu samochodowego o tym, jak ta branża wygląda od środka. Dawid jest przedsiębiorcą, który prócz handlu samochodami inwestuje m.in. w nieruchomości. Ten nietypowy handlarz założył na YouTubie kanał o handlowaniu autami i z czystym sumieniem mogę Was zaprosić do jego subskrybowania. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Każda subskrypcja powiększy o 5 zł budżet jego projektu. Oglądajcie do końca, żeby przekonać się, co mam na myśli. Jesteś chłopakiem, który no ma wiele samochodów. 26 lat, tak? Dobrze pamiętam? 27. 27 i no 20 samochodów około? Tak, tak, tak. W tej chwili na pracy około 17, jeszcze 4 dojeżdżają, także 21. No już miałem czasem większe takie stany magazynowe pod 25, ale w tej chwili też inwestowałem troszkę w mieszkanie, także troszkę ten stan się zmniejszył. Czyli dywersyfikujesz swoje biznesy. Ja powiem Ci szczerze, bardzo chciałem z Tobą porozmawiać z tego względu, że jesteś widzem moim, więc zakładam, że będziesz ze mną szczery i opowiesz mi tutaj dokładnie o tym, jak ta branża od środka wygląda. No właśnie, chciałem trochę rzeczy wyprostować, bo ta branża jednak ma troszkę złą sławę. A no nie do końca jest tak, jak jest powszechna opinia o tych handlarzach, tak? Myślę, że o tym sobie dzisiaj fajnie porozmawiamy i że ten materiał będzie ciekawy. Dobra, 7 metrów pod ziemią swego czasu był taki głośny odcinek z handlarzem samochodowym. Miód w silniku. Tak, miód w silniku. No i o co tutaj chodzi? Faktycznie tak się dzieje w Polsce, że ludzie wpychają w komisjach wszystko do samochodu, co się da? Co to miodu w silniku? No ten miód to był w ogóle hit w branży mojej. No ale co, słyszałeś o tym wcześniej, czy nie? Nigdy w życiu. No to w ogóle była śmieszna taka sytuacja, że no po co ktoś ma kupować, tam pan mówił, 2 litry miodu, jak są takie specyfiki jak to doktor, które tak naprawdę też robią to samo i są specjalnie do tego dedykowane i są tańsze od miodu, tak? Także z tego to się śmiałem swoim czasem na kanale Miłości ze Czterech Kółek, jego prowadzący, i sprawdzał faktycznie, jak to jest z tym miodem i też uznał to raczej za taki kit, tak? Może ktoś tak robił, nie wiem, może to komuś się, nie wiem, miał własne pszczoły albo coś i ten miód lewał. Troszkę miodu, tak. W porządku. W każdym razie wiesz, że nie chodzi mi o to, żeby z kogoś śmiać albo wytykać komuś błędy, ale dokładnie. Chciałem po prostu zweryfikować, jak to jest w rzeczywistości. Mhm. Powiedz mi, jak pozyskujesz te samochody do komisu? Zanim byłem handlarzem jeszcze z 5-7 lat temu, kupowałem swój samochód i korzystałem z usług takich handlarzy, którzy biorą Cię do busa i oprowadzają Cię po całych Niemczech, pokazują te wszystkie place i tam jest taka sytuacja, że na przykład są komisy, które mają wystawiony jakiś samochód w danej cenie, ale jeżeli to auto idzie na eksport, to oni mają mniej jakby obowiązków prawnych, nie ma jakichś tam rękojmi, tak jest w Polsce, i są w stanie zrobić lepsze ceny na ten samochód. Są też takie komisy, gdzie faktycznie są dedykowane tylko dla handlarzy na eksport. Natomiast ja powiem szczerze, że korzystam z licytacji jednak, bo jest to dla mnie ogromna oszczędność czasu. Nie są to do końca licytacje komornicze, jakby się mogło wydawać. Każdy ma tam jakieś swoje źródła, ja sam znam tych licytacji kilkadziesiąt, tak? Więc może być tak, że samochody po prostu normalne ktoś chce sprzedać, w kraju nie da rady i są firmy, które się specjalizują w tym, że gdzieś tam taką licytację robią. Wiem, że nie wszystkie auta schodzą w sposób idealny i dzięki Ci za szczerość, tak. Bo gdy wcześniej rozmawialiśmy, to okazało się, że te Audi, które stoi za Twoimi plecami... Zapraszam, może wrzucisz link w opis i w końcu je sprzedam. Tak, ile ono tutaj stoi, jeszcze nikt nawet nie przyjechał go zobaczyć. Tak, no to jest dla mnie szokujące, bo... No a samochód naprawdę bardzo fajny, w ładnym kolorze, co prawda 3-drzwiowy i co prawda 2.0 TDI, ale w takiej lepszej odmianie. I stoi tutaj ponad rok, no. Ludzie myślą, że na takich samochodach nieraz sprzedajesz za 20 tysięcy i zarabiasz 5 tysięcy na czysto. Oj, tak, tak, jaki tak. Jaki był Twój największy taki pik, jeśli chodzi o konkretną sprzedaż samochodu? A ile najwięcej pieniędzy utopiłeś? To zacznę może od tego, ile utopiłem. No bo to było około 5 tysięcy na samochodzie, który też się nie sprzedał od roku. Była to Alfa Romeo Giulietta. Natomiast największy zysk, myślę, że około 6-7 tysięcy marży. Natomiast proszę pamiętajcie właściwie, że ja jako sprzedający wystawiam fakturę VAT marża, więc tak, po pierwsze płacę z tego VAT 23%, po drugie płacę podatek dochodowy, w zależności od formy opodatkowania akurat płacę 19%,
Więc z mojej marży zostaje tak naprawdę 2/3, bo 1/3 to są podatki. Są też jakieś koszty pośrednie, jakieś tam opłaty i tak dalej. Więc no, nawet przy takiej dużej kwocie, która była jednorazowym strzałem, przy aucie, które kosztowało około 30 tysięcy, tak? W tej chwili mam bardziej takie auta po 15, po 20, tu nie ma takich marż. No chyba, że faktycznie ktoś sobie bitę sprowadził i zrobił, tak? Tu te marże są znacznie, znacznie mniejsze. Okej. Okay. Nieruchomości są lepszym biznesem? Zdecydowanie. Bardzo lubię temat nieruchomości, bo to jest taki... Lokata bardzo dobra kapitału, jeżeli mam jakąś zdolność kredytową, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, no człowiek ma 20 samochodów, ale tak, to też... Tak, skąd finansowanie? Tak, no zarabiałem dobre pieniądze faktycznie pracując w korporacji, zresztą dalej w niej pracuję, to jest też może dziwne, 3 rzeczy robię, nieruchomości, korporacja i jeszcze samochody. W ogóle mnie to nie dziwi i pełen szacunek, dywersyfikacja jest wskazana. Tak, i temat akurat nieruchomości, o który pytałeś, jest o tyle fajny, że tam... Można z nieruchomości robić taki dochód pasywny, to jest bardzo fajne. Dobrze zarabiałem też w branży telekomunikacyjnej, więc duża część tych samochodów jest za gotówkę kupiona, natomiast też mam dużo kredytów i to finansuję w ten sposób. Wypadałoby teraz się przejechać samochodem twoim, czyli tak BMW, który trochę podchodzi pod tę rzemkę, prawda? No, tak delikatne ma zadatki na M-kę, wizualnie chociaż tak. Głównie w tym samochodzie się rzucają w oczy hamulce, bo są takie no naprawdę ogromne. Koszt zamontowania tych hamulców to był 10 tysięcy złotych przez poprzedniego właściciela. Ja teraz mam tarczy do wymiany i też koszt jakby tarczy, jednej tarczy teraz do przodu to jest 1050 zł netto, więc też te koszty utrzymania są duże, no ale nie zmieniam tych hamulców, bo naprawdę dodaje to uroku temu samochodowi. No to co, Dawid, wsiadamy do twojej BM-ki i ciśniemy z powrotem do Krakowa. Jedziemy, tak jest. Czy warto przed zakupem, będąc osobą kupującą, porównać sobie dany samochód, daną wersję też wyposażenia z tymi ogłoszeniami dostępnymi na Mobileu na przykład? Z jednej strony warto, bo jest jakiś punkt odniesienia do tego, ile ten samochód faktycznie może kosztować w Niemczech, jeżeli tak, mam jakieś za auto granicą jest. Tak, za granicą wystawione. Natomiast ja na przykład robiłem tak, zanim zacząłem handlować, jak szukałem auta dla siebie, że właśnie wchodziłem na Mobile.de i patrzyłem, za ile dane auto można kupić. I na przykład, jeżeli widziałem takie auto w tej samej cenie w Polsce po przeliczeniu, no to odrzucałem tą ofertę, no bo sobie myślę, jakim cudem ktoś kupił to auto taniej za granicą. Na pewno było albo bite, albo cofany przebieg, albo cokolwiek innego. Czyli ty po prostu starasz się być uczciwym handlarzem w tym, co robisz. Tak, tylko jeszcze dokończę. Patrzyłem, żeby porównać te ceny, a prawda jest taka, że handlarze nie wchodzą na Mobile.de, no chyba, że ktoś tam sobie dorabia, bo pracuje w Niemczech i coś tam przywiezie, tylko kupują z innych źródeł, gdzie te samochody można taniej kupić niż tam są wystawiane, więc to nie ma co porównywać jakby takich cen z polskimi cenami. A w takim razie jak się przygotowuje samochód do sprzedaży? No bo często auta, które są sprzedawane w komisjach, są w lepszym stanie niż te, które są prezentowane przez osoby prywatne gdzieś na ogłoszeniach, prawda? No tak, no osoba prywatna może nie mieć pojęcia o tym, że na przykład jak jest jakaś drobna ryska albo coś jest brudnego w samochodzie, to ktoś przez to może nie kupić. Ja mam masę klientów, którzy patrzą głównie na wygląd, więc te auta w komisach już się ludzie nauczyli, którzy to sprzedają, że trzeba przede wszystkim porządnie umyć, jeżeli jest brudna tapicerka wyprać, przygotować pod kątem wizualnym, żeby to auto się prezentowało w jakiś tam nawet sensowny sposób. Nawet ważniejszy jest wizualny stan niż techniczny, prawda? Bardzo często tak, jeżeli szczególnie u kobiet. O, kobieta jak zobaczy piękne auto, to choćby było nie wiadomo w jakim stanie, to będzie tak, chciała je wziąć. Natomiast no, mężczyźni bardziej patrzą na ten stan techniczny, ale też się zdarza, że patrzą na wygląd. No, wszystko zależy od tego, czy faktycznie ktoś ma świadomość tego, że do tego auta będzie trzeba coś jeszcze dołożyć. Czy ktoś szuka igiełki i po prostu każda ryska go zniechęci. No bo są też tacy klienci, którzy zobaczą jedną ryskę. Ja na przykład też mam niektóre auta, które sprowadzam. Trzeba oddać do lakiernika, bardzo rzadko na przykład jakieś tam zderzaki porysowane są. Dużo takich aut jest z Francji. No nie dziwi mnie, to byłem kiedyś w Paryżu, już pamiętam jak tam parkują zderzak do zderzak. To samo jest we Włoszech na przykład, czy w Hiszpanii. I no jest taka sytuacja, że mogę sprowadzić taki samochód i mogę z nim zrobić, albo mogę go takiego wystawić. No i co się okazuje, ostatnio wystawiałem kilka takich samochodów no, porysowanych w takim stanie, w super cenie, bo nie było terminów u lakiernika i nikt do tego nie dzwoni. Mimo, że jest kilka tysięcy taniej, a trzeba je tylko polakierować na przykład za 700 zł, 800 zł, tak? A jaki wynik sprzedaży jest dobry, a jaki zły? Dobry wynik sprzedaży to tak, jeśli się sprzeda 1/3 samochodów w danym miesiącu, które się ma na stanie. To jeżeli przy 20 autach, o których teraz mówimy, sprzeda się 7, no to faktycznie może to być taki zadowalający wynik.
Natomiast no bardzo często jest też tak, że się sprzedaje jedno, dwa auta i to wtedy nie starcza na koszty. Gdyby to nie to, że tak naprawdę mam plac gdzieś tam na działce, za którą nie muszę płacić, no to byłoby bardzo ciężko. Ja jestem zadowolony, jeżeli sprzedam samochód w ciągu 3 pierwszych miesięcy od jego wystawienia. To jest, myślę, że taki realny, fajny wynik, że to auto jeszcze nie spadnie tyle na wartości, nie będzie trzeba go przeceniać, martwić się o to, czy faktycznie się na nim zarobi, czy nie. No bo mówię, się takie samochody, które stoją mi rok na placu, to już na nich raczej nie zarobię, to raczej trzeba liczyć na straty. No i cieszyć się, jak się odzyska w ogóle tą gotówkę, tak, i gdzie indziej się ją dalej zainwestuje. Czasami, ale bardzo rzadko zdarza się też, że auto się sprzeda w ciągu tygodnia. Rekord mam chyba 2 albo 3 auta sprzedam w ciągu 1 dnia, ale to naprawdę są wyjątkowo rzadkie sytuacje. A jak można wyróżniać się na tle konkurencji? No bo rynek jest bardzo duży. Teraz się też importuje samochody, nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych, z krajów Unii Europejskiej. Mhm. Jest tego naprawdę co niemiara, a jednak w jakiś sposób musisz się wyróżniać, prawda? Ja wpadłem na taki pomysł, żeby wyróżniać się w taki sposób, że dodaję na swoją stronę internetową takie dodatkowe materiały multimedialne. Do każdego samochodu robię film z pomiarem lakieru, film dookoła jako taki dodatkowy element do zdjęć oraz robię też zdjęcia z kamery 360 stopni. No ale co, to jest norma i myślisz, że to działa tak na ludzi? To nie jest norma i powiem Ci, że myślałem, że będzie to działało dużo lepiej, bo tak naprawdę no nie ma z tego jakichś większych korzyści. Musiałbym to przetestować, jaki jest odzew klientów, jeżeli nie dodaję tych materiałów. Natomiast myślę, że jest to dla mnie oszczędność czasu i dla klienta, bo jeżeli ktoś przegląda sobie ogłoszenia, ma tam ileś set kilometrów do samochodu i wie, że chce auto bezwypadkowe, a ja wrzucę filmik i dobra, był lakierowany tu, on wie, że tego nie chce, no to on oszczędza i mój czas i oszczędzam jego czas, tak? Najwięcej właśnie można sprzedać samochodów, mając zaufaną markę. Moja firma nazywa się dobreauta.pl, też nie bez powodu, bo to jest bardzo dobra nazwa z bardzo fajną domeną i też mówi o tym, jak ja samochody sprzedaję i jako też absolwent zarządzania, choć nie uważam, żeby studia były jakimś aż takim, powiedzmy, ważnym elementem, żeby o tym mówić, ale no też mam jakiś tam pogląd na to, jak budować swoją markę i chciałbym to po prostu robić. Okej, okay. Myślę, że przed Tobą jest naprawdę dobra przyszłość, bo jeśli nie w tej, to w innej branży sobie poradzisz. A tymczasem żegnam się z Wami, z Dawidem też. Masz automat, Jona, więc nie musisz trzymać tej skrzyni. Nie muszę, ale tak. A widzimy się właśnie w przyszłą środę o 18:00. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, cześć. No i słuchajcie, choć się z Wami już pożegnaliśmy, no to wypadałoby jeszcze tak w formie epilogu wspomnieć na koniec o tym, jak od czasu nagrania po dzisiejszy dzień zmieniła się koncepcja kanału Dawida. Za każdego subskrybenta, który zasubskrybuje mój kanał do końca listopada, czyli mam 1,5 miesiąca, przeznaczam 5 zł na takie wspólne inwestycje z widzami. Maksymalnie na ten cel mogę zbierać 100 tysięcy i to pozwoli nam na kupno około, myślę, 6 samochodów, może więcej, może mniej, ale tak zakładam. I chciałbym pokazać, jak wygląda ten proces handlu samochodami od momentu kupna auta, sprowadzenia do Polski, jak to auto w jakim stanie przejeżdża, jak wygląda przygotowanie go do sprzedaży oraz w jakim czasie ono się sprzeda i na podsumowanie tego pierwszego sezonu zrobię też, pokażę, ile na tym aucie zarobiłem. Dodatkowo te samochody wszystkie chciałbym recenzować, czyli jednocześnie mówić, czy to auto warto faktycznie w tej cenie kupić, może jest jakiś inny samochód, który można z tej półki kupić za lepszą kwotę, fajniejszy w jakiś tam sposób i o tym chciałbym mówić. A póki co, przez te 1,5 pierwsze miesiąca zapraszam Was na mój kanał o nazwie Nietypowy Handlarz, tak na przekór troszkę tej opinii, która jest o handlarzach i tam już czeka na Was recenzja mojego BMW, w którym teraz siedzimy, bo tutaj za dużo o nim nie rozmawialiśmy. Dodatkowo jeszcze będą około 2-3 recenzje przez te 1,5 miesiąca, a będę czytał także Wasze komentarze i jeżeli czegoś byście się chcieli więcej dowiedzieć, o czym nie powiedzieliśmy tutaj, to ja postaram się właśnie przez te 1,5 miesiąca wrzucać jakieś materiały rozwijające ten wątek handlu samochodami. No myślę, że będzie ciekawie, także subskrybujcie i liczę, że te 100 tysięcy uzbieramy, żeby ten kanał fajnie już zaczął funkcjonować od samego początku. 100 tysięcy, odważnie, 500 tysięcy wtedy masz do wydania na samochody, ale nie mówię, 100 tysięcy, górna granica, okej, w porządku. Tak. Więc żeby ją zgromadzić, de facto wystarczy ci 20 tysięcy subskrybentów. No, tylko, powiedzmy. Tak, tylko albo aż, sam
sam zresztą zobaczysz, że to wcale nie jest takie proste budowanie tej swojej społeczności. Ale jestem optymistą. Żeby pomóc Dawidowi, to zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali jego kanał i jeśli chcecie sami pojawić się na moim kanale, opowiedzieć swoją historię, zaprezentować samochód i być może zaprezentować też swoje treści, które w internecie tworzycie dla innych, to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. A ja polecam też. Z Dawidem zbijam piątkę i do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18. Do zobaczenia, cześć. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.